Ambasador przy OBWE. Sadystyczne bestialstwo Rosjan może mieć cel ambasadorusa przy OBWE. Rosja prowadzi wojny jak w czasach średniowiecza. Rosja walczy na Ukrainie jak w czasach średniowiecza, zabijając cywilów na wielką skalę i niszcząc domy oraz grabiąc zasoby na zajętych terytoriach, powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych przy OBWE Michael Carowinter na posiedzeniu stałej rady tej organizacji w Wiedniu. 15 tygodni okrucieństwa. 15 tygodni bestialstwa. 15 tygodni przemocy. Z taką ilością informacji o stratach, przymusowych deportacjach, gwałtach, obozach filtracyjnych i zniszczeniach, które powodują, że ciężko jest zrozumieć skalę rzezi dokonywanej przez Federację Rosyjską. Po 15 tygodniach nie widać końca terroru, który Rosja umyślnie stosuje przeciwko ludności cywilnej Ukrainy, powiedział w czwartek Michael Carowinter, cytowany dzień później przez agencję Ukrinform. Dyplomata podkreślił, że Rosja prowadzi wojny jak w czasach średniowiecza. Rosja ma dużo nowoczesnej broni, rakiety manewrujące, trafiające w cel z dużą dokładnością. Ma precyzyjną amunicję, którą można wystrzeliwać z powietrza, morza i lądu. Dlaczego jednak ta wojna prowadzona jest tak, jakbyśmy żyli w średniowieczu? Dlaczego tak wielu cywilów cierpi? Pytał Carowinter. Michael Carowinter, bestialstwo Rosjan może mieć cel według amerykańskiego ambasadora. Takie barbarzyństwo można wyjaśnić jedynie tym, że Rosja ma na celu zmuszenie cywilów do ucieczki z własnych domów i pozbycia się w ten sposób ludności na terytoriach okupowanych. Powiedział, że grabież zasobów na zajmowanych terenach i zmuszanie ludności do ucieczki to jeszcze jedna średniowieczna taktyka. Sadystyczne bestialstwo i proces filtracji mogą mieć cel. Zwłaszcza, jeżeli celem tym jest zanegowanie samej koncepcji ukraińskiej państwowości w rejonach, które Federacja Rosyjska obecnie kontroluje, by łatwiej wchłonąć te części Ukrainy, powiedział Carowinter. Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 100 dni. Konflikt pochłonął tysiące ofiar i spowodował ogromne zniszczenia materialne. Miliony ludzi musiało opuścić swoje domy, a wiele tysięcy zostało przymusowo deportowanych w głąb Rosji. Wiele ukraińskich miejscowości jest doszczętnie zniszczonych.